Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzień dobry, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku powiem o tym, jaki wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodu ma przedmiot działalności gospodarczej, który mamy wpisany w tak zwane PKD, czy to w CIDG, czy to w KRS-ie, bo wokół tego tematu jest bardzo, bardzo dużo mitów. No i jak to z mitami bywa, trzeba się z nimi rozprawić. Moi drodzy, zacznę od tego, że prawo podatkowe jest autonomiczne. Co to znaczy autonomiczne? To znaczy, że oczywiście prawo podatkowe jest elementem całego systemu prawnego, ale autonomia prawa podatkowego polega na tym, że tworzy ono pewne rozwiązania, które wynikają tylko i wyłącznie z prawa podatkowego. Co to znaczy? Jeżeli ustawy podatkowe, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówią, jaka jest definicja kosztu uzyskania przychodu, co kosztem jest, a co kosztem nie jest, to jeżeli te definicje spełnimy, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Samo to, że nie dopełniłem jakiegoś obowiązku o charakterze statystycznym czy ewidencyjnym, nie zmienia charakteru kosztu uzyskania przychodu, jeżeli faktycznie służy on osiąganiu przychodu. Dla wszystkich osób, które uważają, że nie mogę wykonywać, czy inaczej, wykonywać to jedno, że nie mogę rozliczać w kosztach uzyskania przychodu wydatków na jakieś branże, na jakieś usługi, których nie mam wpisane w PKD, czy to w KRS-ie, czy w CIDG, to mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przykładowo, kupujemy do naszej firmy motorówkę, czy bierzemy ją w leasing, wszystko jedno. Nie dopisujemy sobie w KRS-ie ani w CIDG, że będziemy robić szkolenia z pływania taką motorówką. Po prostu tego nie dopełniliśmy, nie chcieliśmy lub zapomnieliśmy, wszystko jedno. Mam co miesiąc leasing na motorówkę. I teraz uczę ludzi pływać taką motorówką. Tak, mam jakieś kursy, zajęcia i tak dalej. Wystawiam im z tego powodu faktury, jakieś dokumenty sprzedaży, osiągam przychody podatkowe. Opłacę od nich oczywiście podatek, VAT i tak dalej. No i pytanie jest teraz takie. Czy mogę zakwalifikować do kosztów podatkowych wydatki na leasing tej motorówki, czy nie? Odpowiedź jest mogę. Dlaczego? Dlatego, że spełniam ogólną definicję kosztu uzyskania przychodu, czyli poniesiony koszt służy u mnie osiąganiu przychodów i jednocześnie nie jest tak zwanym kosztem negatywnym, czyli mówiąc kolokwialnie NKUP-em. I mimo, że nie mam w PKD nauka pływania motorówką, jak najbardziej wrzucam w koszty leasing tej motorówki opłaty za paliwo, serwis, jakąś tam eksploatację czy ubezpieczenie takiej motorówki, bo faktycznie to robię i faktycznie zarabiam na tym pieniądze. I teraz druga sprawa. Załóżmy, że wpisałem sobie w PKD mojej spółki czy mojej działalności jednoosobowej, że prowadzę kursy z pływania motorówką. Wziąłem w leasing motorówkę. Mam ją już pół roku. Przez te pół roku nie wykonałem ani jednego szkolenia z takiej nauki jazdy motorówką, nie wystawiłem ani jednej faktury, nawet nie potrafię uprawdopodobnić, że robię cokolwiek w tym kierunku. Nie ma żadnych ogłoszeń w internecie, nie mam na stronie internetowej informacji, że taki kurs organizuję, nie dzieje się absolutnie nic w tym zakresie. I pytanie, czy mogę taką motorówkę, leasing takiej motorówki rozliczyć w kosztach, czy nie? No intuicyjnie większość z Was odpowie, że pewnie nie, no i pewnie rzeczywiście macie rację, bo mimo, że wpisałem to sobie w PKD, ja faktycznie tego nie robię, czyli nie mam spełnionej ogólnej zasady kosztu, nie tylko nie osiągam przychodu, ale nawet nie próbuję tego przychodu osiągnąć, nie kupiłem tej motorówki w celu uzyskania przychodu, w żaden sposób nie potrafię tego wykazać. Czyli już widzicie na gruncie takim typowo logicznym, że samo wpisanie czegoś w PKD czy nie, nie może wprost decydować o tym, czy coś jest moim kosztem czy nie. Oczywiście warto w klasyfikacjach w CIDG czy w KRS-ie mieć kompletną informację o tym, czym się zajmujemy, to chociażby z powodu przepisów o statystyce publicznej, żebyśmy tutaj mieli pełną zgodność, żeby GUS w Polsce wiedział, ile firm się czym zajmuje, żebyśmy mieli poczucie, że dopełniamy wszystkie obowiązki ewidencyjne w sposób wzorowy. Tak, ale nie ma to generalnie żadnego wpływu na podatki. Jeżeli ktoś prowadzi CIDG, no to zmiana wpisu jest darmowa, trwa przez internet kilka minut, więc może to w sumie sobie zrobić. Ale jeżeli ktoś na przykład ma spółkę i jedyną rzecz, jaką chciałby w tej spółce zmienić, w jej informacji o tej spółce w KRS-ie, jest dopisanie pewnego kodu PKD, to taka osoba spokojnie może poczekać na to, aż kilka zmian będzie chciała nanieść i hurtowo je nanieść. Dlaczego? Bo jeżeli zmieniamy coś w KRS-ie wokół swojej spółki, to czy jest to jedna drobna zmiana, czy pięć zmian większych i tak płacimy stałą opłatę sądową 350 zł. Więc jak macie zmieniać umowy, macie zmieniać wpisy w KRS-ie swoich spółek tylko o dopisanie jakiegoś PKD, bo na przykład zamierzacie rozszerzyć swoją działalność,
to niekoniecznie musicie się z tym jakoś bardzo mocno śpieszyć, zwłaszcza jeżeli mówimy o gruncie typowo podatkowym. Przejdźmy teraz do kilku poglądów, czy organów podatkowych, czy sądownictwa, gdzie podnoszony jest właśnie temat tego wpisu PKD do rejestru działalności gospodarczej, czy to CIDG, czy KRS. Zacznijmy od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, 27 kwietnia 2017 rok, sygnatura orzeczenia, jakby ktoś chciał sobie przeczytać całość, co tu jest napisane. No, przedmiot dotyczy prawa zamówień publicznych. Uwaga! Żądanie od wykonawców, aby dokumenty rejestrowe obejmowały swoim zakresem przedmiot zamówienia, jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyż przedsiębiorca nie musi ograniczać prowadzenia działalności do przedmiotów działalności ujętych w dokumencie rejestrowym. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mam na przykład firmę, która zajmuje się szkoleniami podatkowymi, doradztwem podatkowym i w zasadzie tym, i będę chciał wziąć udział w jakimś przetargu publicznym, gdzie zaoferuję, że wybuduję schody do szkoły podstawowej numer 1 i złożę swoją ofertę, to zamawiający nie może mojej oferty odrzucić tylko i wyłącznie dlatego, że w PKD mojej działalności czy mojej spółki nie mam usług budowlanych. Jeżeli te usługi faktycznie wykonuję, jeżeli mam odpowiednie kwalifikacje, jeżeli mam być może odpowiednie wymagane doświadczenie, to jak najbardziej do takiego przetargu mogę przystąpić. Brak wpisu w KRS-ie czy w CIDG nie wyłącza mojego prawa do działania w tym zakresie. To jest pierwsze orzeczenie, które chcę Wam tutaj pokazać. Idziemy dalej. Teraz mamy interpretację organu podatkowego, lipiec 2016, tutaj na dole znak tego pisma. Organ mówi, nie ma przy tym znaczenia brak kodu PKD we wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. I dalej, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z kodami PKD ma znaczenie głównie ewidencyjne. Co to znaczy głównie ewidencyjne? To znaczy, że po to wpisujemy PKD do CIDG czy do KRS-u, żeby Główny Urząd Statystyczny i inne organy publiczne w Polsce mniej więcej wiedziały, ile przedsiębiorców czym się zajmuje, po to, żeby robić na podstawie tego różne tabelki, zestawienia, statystyki i prezentacje w PowerPoincie. I tutaj również organ podatkowy mówi, że pod kątem oceny, czy coś jest kosztem, czy nie, liczy się faktycznie, co robię, na czym faktycznie osiągam przychody, a nie to, co sobie wpisałem. No i tutaj mamy ostatnie orzeczenie, które chciałem Wam pokazać. Tutaj jest Krajowa Izba Odwoławcza, rok 2008, czyli ktoś powie, no stare tak, stare, ale ciągle aktualne i warto to przeczytać. Wobec powyższego nie można odmówić prawa do wykonywania określonej działalności, skoro nie jest ona w żaden sposób koncesjonowana. Sposób klasyfikacji rodzajów działalności, czy to według PKD, czy według PKWiU, nie ma znaczenia dla określenia, czy dany podmiot posiada uprawnienia do wykonywania takiej działalności, czy nie. Cytat. Fakt, że z odpisu z właściwego rejestru wykonawcy nie wynika, że prowadzi on działalność objętą przedmiotem zamówienia, nie oznacza, że wykonawca nie posiada uprawnień do wykonywania takiej działalności. Czyli również Krajowa Izba Odwoławcza mówi, że wpisy w CIDG czy w KRS-ie mają charakter wyłącznie formalny, wyłącznie ewidencyjny, nie są istotne pod kątem tego, czy coś mogę robić, czy nie. Jeżeli przykładowo ktoś nie jest lekarzem, nie ukończył studiów medycznych, nie ma odpowiednich certyfikatów, to nawet jeżeli wpisze sobie w PKD, że zajmuje się usługami medycznymi, to on dalej nie może wziąć do ręki skalpela i robić operacji na jakimś człowieku, bo on nie ma stosownych uprawnień. I odwrotnie, jeżeli lekarz, który ma uprawnienia medyczne, pokończył szkoły, ma certyfikaty, nie wpisze sobie w swoim PKD, w swoim CIDG, że zajmuje się działalnością medyczną, to dalej on ma uprawnienia do wykonywania tej działalności. Także moi drodzy, to tyle. Filmik miał być troszeczkę krótszy niż wyszedł, ale chcę, żebyście wiedzieli, pod kątem tego, czy coś jest kosztem, czy nie, istotne jest to, czy coś sprawia, że osiągam przychody lub mogę osiągać z danego kosztu. Samo wpisanie tego kodu PKD magicznego do CIDG czy do KRS-u nie ma znaczenia kosztotwórczego, a ma znaczenie wyłącznie w charakterze dopełnienia pewnych obowiązków o charakterze ewidencyjnym, statystycznym, ale samo w sobie nie jest podatkotwórcze. Moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że mój film Wam się podoba, zwłaszcza, że jest okres gorący, kiedy wszyscy zmieniamy wpisy w CIDG, w KRS-ie, rozszerzamy działalność, zmieniamy formę opodatkowania. Także mam nadzieję, że wzięliście coś dla siebie z tego filmiku. To tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo cieplutko, serdecznie. Do zobaczenia.